O, ale fazak, tak późno śniadanie? Stary, co ty gadasz? Jak ja dzisiaj już śniadanie jadłem, to już jest drugie śniadanie po siłowni. Nie, dobrze się teraz czuję ze swoją wagą. Jeszcze muszę trochę przytyć. Dobrze, zobaczcie, ile mam wagi. O kur... 82 kilo pokazuje. Kiedy to poszło? Widziałeś, jak Random Bruce opowiadał, jak jakiejś 6-latce dawał buziaki i lizał jej stopy? Serio była taka sytuacja z Bruce'em? Na pewno nie. Tu jest? Na symulację ogólnie. No dobra, ale gdzie jest to z Bruce'em? Że się 6 lat dziewczynką? Nie było seksu. Mówię erotyczne, powiedziałem erotyczne przygody. Czyli ogranałeś po prostu film pornograficzny, nie? Nie, no kurwa, no nie chcę mówić, co robiliśmy. Ale poczekaj, może on miał na przykład 7 lat, czy coś takiego. A to jeszcze jest stare jego mieszkanie. To nie jest to nowe. Nie chcę tego myśleć. Nie, to jest niemożliwe, co to się dzieje. No jest, no ale no jednak się, no jest. A, czekaj, stopy lizałeś. No na przykład, albo jakieś buziaki. Nie, Bruce. Chodzi o to, że to ona chciała, bo to ona... Co? Ty gadasz w ogóle, ta 6-latka chciała, żebyś stopy lizał. Gościu, nie, no... Że się 6 lat już... To kur... Nie, to nie jest przerobione komputerowo, to nie jest już... Przesada? Jakby serio? To nie powinien być cancel Bruce'a po prostu? Może miał na myśli to, przynajmniej ja to tak interpretuję, że może on miał 6 lat też. On później powiedział, że miał 9 lat, ale i tak po... Okej, no dobra. No jak miał 9 lat, to chyba nie było tematu, nie? Ale dzisiaj trafiłem na ciekawy kanał na YouTubie, taki Draman Extreme. Tak to jak się kobiety schylają i mają te, wiecie, koszulki, to wiecie co, idzie totalnie nie wyrobić, bo totalnie po prostu... Aż człowiekowi, no Fredek leci aż do kosmosu, no nie? To jest takie... Ja nie wiem, kto to jest. Ach, u kobiet, wiecie, chodzi, no i oczywiście chodzi o to, że... Chciałoby się tam pociumkać. Ej, ale to jest każdy ziomek, który na przystanku siedzi z piweczkiem, nie? O 12. Byliście, kobietka się schyliła, widzieliście... gruszki, no i oczywiście... Wasz paluszek aż do kosmosu, co? Co? Na widok cy... Wiecie co? Ale tak szczerze? Coś mam z tego gościa, jak nie walę konia z 3 dni. Dobra, oglądam szklane, bo nie patrzyłem na to. Z ostatniej chwili Bagetsonowi Michaelowi zarzucane było, iż śmierdzi od niego jak od skunksa. Mendelsohn, oskarżony o woń sera pleśniowego w imię honoru, umył się podczas transmisji. Bagetson ładnie wyszorował włosy, uszy i wszystkie inne części ciała. Nie zapomniał nawet o dokładnym wypucowaniu zębów. Kutasa też umył? Nie! Bóg! Ja jem! Poza wizją ponoć nawet dokładnie namydlił i opłukał swoje jajka. Nie! Zacznijmy od dramy naszej redakcji z gorszym i naszym zdaniem nierzetelnym kanałem komentary. Tak, i myślę, że w tym przypadku Freeze dostał konkretną żółtą kartkę. No to nieźle, Gimperek. Wiadomości Twitch TV nie ma przez 2 dni, a ty już kradniesz atrybut naszej redakcji. Żółta i czerwona karteczka to jak trójząb dla Posejdona, a łysacz kradnie nam tożsamość. To tak jakby redaktor naczelny zgolił łeb na łyso i dał się puszczać swojej dziewczynie. Jakbyś się ty wtedy czuł. Nie no, szklana jest nie do podnienia, serio. Podsumowanie speedrunów Minecraft. Wygrał młodziutki 7, ale to nie jest ważne. Najważniejsze jest to, że Mamon ani k***a razu nie ukończył gry. Po prostu nie udało mu się ani razu pokonać smoka. Ale zjechał do lamy. To, co widzieliście, to był najlepszy i właśnie tak go zmaścił. Już opatentowałem wcześniej drogę, którym dyją po prostu koło tych gówniaków. O kurwa. Dobra, coś było z tą Shini Bogini, o co chodzi? To w numer 1. Nie ma cycków tutaj praktycznie, pokazuję myszką. To jest może rozmiar A+, albo mniejsza B. Pierwszy materialnik to wodowy, materiał numer 2, tutaj zobaczcie jakiś inny rozmiar, tutaj też pełniejsza. Ja nie wiem, czego ludzie tak się ekscytują, jak to nawet cysków nie widać. Dlaczego ten ziomek w namiocie, w iglo, na Grenlandii sobie urzęduje i streamuje, o co chodzi? Tu jest ten otwór do wyjścia? 3. Zobaczcie, płaskie jak teska, praktycznie płaskie jak teska, TH. To jest może B-.
75, a pa, 75 większe. Zobaczcie, tutaj praktycznie cycków nie ma. Jedziemy dalej, żeby było śmieszniej. Teraz odpalam wideo takie. Jaki to może być rozmiar? Zobaczcie, płaska jak techa. Nie no, kurczę. Akurat. A mi się wydaje, że jego to podnieca w ogóle. On jest tym gościem, który pewnie chce, żeby wiesz, ktoś mówił do niego, a ty świnio, jesteś taki obrzydliwy, knurze. Po prostu ciało miało... Ja nie mogę, ktoś po prostu jest szczęściarzem. Serio. Nie no, jak myślę o tym, to wiecie, to mi się kłania toaleta. No, w kasztoramie. Teraz to idę posiedzieć sobie na skateparku. Tylko co robić na tym skateparku, co nie? No nie, no wiadomo bestę, co. Nie? Te z harnasia dobry jest. Tylko jest tak ciepło, że on po prostu szybko wstaje się. Kiedyś się f***bałem, że to będzie moje życie, nie? Jak już się skończy granie, serio. Oho. O k***wo. Jak mi to wytłumaczysz? Goster, bo ja to wytłumaczę, nie? Tylko w ten s***. Przejebane, bo te świnki trzeba jakoś zakopać, coś takiego. Możesz się zamknąć, k***a? Ja miałem dać mu po prostu uciec do bazy? Ty jesteś k***a normalny? Szczerze, kocham mamona. Ja nie rozumiem tego myślenia ludzi. Żeby się tylko p***ać do mnie o cokolwiek. Jaka to jest choroba psychiczna tych ludzi. Chorzy ludzie, stary. Na bank mi się to... Szwingują go. Robię sesa, że silvery. Wy ch**y jesteście. Co? A co on robi? Co on robi? Myślę, nie zabije tego Warwicka, nie ma damage'a na niego. Ale śmieć. I to jest k***wo, bo ja nie mogę nawet zaskoczyć go, bo on j***y w ekran mi się k***wa patrzy. Zobacz. Zobacz, widziałeś, on jest ala jak ja idę. Śmieć. Bo z kim? No ludzie jechają, nie, nie, urojenia tutaj są. Mam dziwne przeczucie, jakoby Waj też wysnajpiła. Ja nie wiem. Kto wie, dlaczego uważam, że Waj wysnajpiła? Totalny przypadek, że gra se policjantką, no nie? Nie no kur... Ja pier... Nie. Przesada, to już jest kurwa gruba przesada. Mam, on idzie po ulicy wieczorem i widzi policjanta, to myślę, że go kurwa ghostują. Urojenia już po prostu, urojenia. I że ma polski name. Jan się nazywa. Polski name Jihan. Przypadek, co? Jan. Ale mówcie dalej, że mam Jan, jakieś deluzje czy coś. Widzicie, dlatego mi się nie chce czasem z wami rozmawiać, bo jesteście tacy... Pani, że nawet nie wiecie, dlaczego pewne rzeczy czasem widzę. Ach, Timonem zagramy, śmiesznym. Co on robi? Myślę, że zbejtuje? Przynajmniej dostanie kudem, jaki się złoży. O, tego nie przewidziałem. Napisałbym mu coś, ale nie chce mi się. Fajny odcineczek. Dobra, idziemy robić tego IRL-a, bo muszę coś zjeść, nie? Będę musiał tam pójść najpierw posprzątać, ale mam nadzieję, że mi pomożecie. Jeszcze raz mi trąbni, chuj. Ogólnie tak, no nie będę ukrywać. Nie no, jeszcze raz mnie trąbnie, jest koniec. Trochę jest kurwa rozpierdol w tej kuchni. Oczywiście zaraz to posprzątamy, tak? Także poczekajcie. Wybierzcie wszystko na łóżko. Nie no, kurwa, ktoś trąbi, no ja... Słyszycie to? No, no kurwa! Dobra, dzisiaj zrobimy tak. Zrobimy marcheweczkę z kurczakiem i z czymś tam jeszcze się zrobi. Kurwa, się ciężko kroi tym nożem. Ale nie mam żadnej opieraczki, żeby to pokroić. Z tej marchewki chyba nie zostanie za dużo marchewki. Może tą skórkę chociaż zjem. Dobra. Elegancko pokrojona. To się skrobie nie obiera? To ma skrobie? Jak k***a skrobie ma? No nie mam obieraczki takiej. Dobra, bierzemy garnuch. Nalewamy oczywiście troszkę wody. I zrobimy marchewkę z tego, nie? Dobra, na pół. Marchewka się już gotuje. Ryż wstawimy. Chodzi kurczaka zaczniemy kroić. Ile to jest to? Około pół szklanki, ale jakiej szklanki? Takiej małej czy dużej? Skoro to ma 1 kg. Cała? Za dużo? O kurwa, za dużo będzie. Czuję to jak się sypnęło. Dobra, jedną tą pierś wezmę. Nie będę brać więcej tej piersi. W ogóle. Co to kurwa jest?
Schowało się za jabłkiem, pa. Co to są te czarne banany? Najlepsze takie? Bananuchy. Dobra, to resztę mięsa to chyba jest do wyjścia, co? Bo są takie białe żyłki. Ale mi to obrzydza. Dobra, mogę wam też pokazać, jaki mam rozpierdol, nie? W pokoju, chcecie zobaczyć? Tylko proszę się nie śmiać, okej? Okay? Nie wiem, czy to jest normalne. Ale tak mniej więcej wygląda mój pokój. To jest rozpierdol w chuj. Ale będę sprzątać, tak? Wiadomo, będę sprzątać. Jest melina, jest trochę melina. No ale co? To jest część tej gry po prostu, część tej gry. Ale brzuch mi tak przytył, tak się ulałem na brzuchu. Zobacz, co tu się dzieje. Widzisz to? Jestem gruby. Nie wiem, czy to jakoś za szybko się smaży. Dodać oleju? O chyba za dużo. Za dużo, bo patrzyłem na czas, nie? Haha, będzie deep fried chicken from Kentucky. Dobra, poczekaj, bo ja muszę się wysikać. Popilnujesz mi tego kurczaka? Tylko nie odjeb niczego, dobra? Pilnuj go. Pali się czy nie? Nie, chyba się nie zjarał, nie? Tak, wyciągniemy jeszcze jakieś rzeczy ze zmywarki. Nie wiem, czy to jest dobre, że rzeczy u mnie w zmywarce na przykład 5 dni leżą. Raz miałem taką sytuację, że leżały tydzień i później się zrobiły takie całe, takie wiesz, jakie spleśniałe. Chyba powinno się rozpakowywać miarę regularnie zmywarkę. No bo ile tydziennie warzyw jesz? No właśnie marchewki lubię jeść. Co lubię jeszcze jeść? Nie wiem nawet, co mam w tej lodówce. Tu nic nie mam, tu wódka. Nie za dużo mam warzyw, szczerze. Mam skyrów dużo. No tak nie jadam warzywek, szczerze. Powinienem jakaś papryka, coś ten. Po ile skyry kupujesz? Nie uwierzycie, dzisiaj w Biedronce zapłaciłem. Za skyra pitnego zapłaciłem 4,69 razy 8. Serio, masakra. Myślicie, że mają dużo przebitki? Spoko ilość ryżu? Dobra, kurczaczek. Jeszcze jakiś jest olej w tym z patelni, to wyrzucimy na ryż. Jeszcze dodam trochę oliwy dla kaloryczności, żeby było polane leciutko. No i jeszcze marchewka. Pyk. Patrz, jaki obiadek dla prawdziwego Sigmy. Wiem, że wygląda chujowo, ale mi to smakuje, nie? To jest nic? Nie, no tutaj jest 700 kalorii pewnie. W ogóle odkryłem OP strategię. Jak chcecie przytyć, to wpierdalajcie tosty, serio. Tosty są mega pod outscale'a, serio. To co, robimy żerowanie na kontencie innych, nie? Żeby zjeść. Muszę umyć ręce. Dasz radę, Maylin. A muszę łóżka na pasek. Tak, ja muszę umyć ręce. Chodź tu! 52 minuta jest! No Maylin, ja cię proszę! Ja pierdolę. No brawo. Zrobiliśmy to! 52 minuty to chyba najszybszy to jest, nie? W Polsce rekord. Nie, kurwa, to jest ta scena! Pip to! Nie! Ja pierdolę! Rzucił perłę! Nie. O ja pierdolę. Ale wylew. Czy mi się podobała niania? Nie no, ja ocenię. Stary, ja... Nie, ale to jest symulacja, że Gucio miał nianie kurwa do kota. Ja pierdolę, niania do kota. Na 15, ja zawsze na golasa śpię. Otwieram na waleta drzwi są od sypialni, patrzę, a tu nie jest jak zwykle. Dobra, co to jest jeszcze? Ale kurwa, co miałem tu zrobić? No próbowałem, nie? Jakby nice try, jak zwykle. Chuje jebane napiszą, że strollowałem. A bier! Nie chcę! Bier, kurz. Mój też kiedyś ojciec tak zrobił. Ciąg ta fajka. No ciąg! Nie chcę! Ciąg fajka. A, chcę tylko odwiedzić Nowy Jork. Ciąg! Już, w tej chwili. Też bym tak zrobił dzieciakowi. Mi się wydaje, że to nie jest takie, że coś mu się dzieje złego. To jest właśnie dobre wychowanie, szczerze. Jedziemy, kurzymy. Jeszcze masz tyle fajek do wykurzenia. Jeszcze 10 co najmniej. I on nie kurza. Nie. Jest ryzyko, że jak poleje no ja pizzę ketchupem, no, to mogą nam kazać skasować materiały. No wy... Diabola normale? A to dawaj ty pierwszy. Lej. O kurwa, ketchup. Na włoską pizzę. No smyte ketchup. No, good. Yeah, good. Trochę cały czerwony. O kurwa. Też zdegustowani. Cała restauracja jest zła. Cała restauracja jest zła. Wszyscy.
wszyscy was patrzą. No ketchup. No. Ale to czekaj, w Korei Południowej też coś takiego było, że też coś zrobiliśmy i też się na nas patrzyli jak na idiotów. Jadłem normalnie widelcem, zapytałem się o widelec w takiej restauracji, gdzie się pałeczkami jadło. Się patrzyli na mnie jak na idiotę jakiegoś, serio. A jeszcze jak wziąłem nóż do lewej ręki i widelec do prawej, to w ogóle już kurwa myśleli, że wysiadam, nie? Ej, weź mu złóż w pół teraz. Oni pechę mają w ogóle z tego. Co ty ja pierdolę. Wiesz, że na to nadeszła pora. Nie, jak to nie. Nie. Ja pierdolę. Na tej końcówki mogliby nie wstawiać, bo wyszedł na zjeba, nie? Dobra, po 4 godzinach streama odpalam. Patrz, możemy zrobić tureckiego ganka. Turecki gank? Nara, S. On jeszcze nie ma TP-ka, ale to jest koniec. Dive? Serio? Ja pierdolę, miała flesza, ale oszust pierdolony. Pierdolony oszukista. Co ty myślisz, że ty mnie zabijesz? Dodżuję cię też. Zrobisz coś, Talia? Talia! Ja pierdolę, you are so fucking bad. Kto tankuje? Nie no, błagam, tylko nie ja, nie? Ja pierdolę, przygłup. Dobra, to wyjdzie, ale... Dobra, warf, starcie całego wave'a. Ta się tu, że niby wyjebie, czy co? O kurwa. Myślisz, że on chciał takiego hooka rzucić? Jak to było pod predykta, to szacun. Mamku. Okej, dobra, nie trzeba. Bram jest jakiś OP totalnie. Co? O kurwa, widziałeś to? Syndra przesunęła mi tunel. Pierwszy raz takie coś widzę. To jest w ogóle kurwa możliwe? To jest legalne? Ziomki siege'ują w 20 minucie bota. No co się może wydarzyć, jak siege'ujesz bota w 20 minucie? Dobra, zaraz rakieta będzie lecieć, uwaga. Uwaga, biorę ją na klatę. Dobra, nie ma rakiety. Trzy razy, pyk, pyk. Czy będziesz na kolejnej śmietance bił się? No właśnie chciałbym z Szeligą zawalczyć na kolejnej śmietance. Ale nie wiem, czy on da radę tlenowo na mnie, bo ja dwie rundy jestem w stanie wytrzymać. Did that you really? On o mnie pisze, że ja jestem synchro, czy co? Oh my god, you are synchro, no fucking way. I w sumie nie wiem, czy się zaczyna z WU. Zaczyna się z WU na brandzie? Kurwa, ziomek z jakiegoś followa na Twitterze, czy jest jakiś popierdolony? Ty, tu się da zrobić tak, że pasywkę mam, nie? Ty, kupą nie wiem wziąć. Dobra, pierwsza gierka pod testa, dobra? Ty, nie zabiłem go? Ja odpalam ghosta. S? Ale brat jest zajebisty, ja pierdolę. Nie no, first time tym nie gram, ale nie ukrywam, że... No nie jestem najlepszym brandem, nie? No ale coś tam wiem o gierce, no to wiesz, ja mogę grać pierwszy raz postacią, a i tak zagram lepiej od ciebie tą postacią. Nawet jakbyś miał z 300 gierek. Bo po prostu jestem zajebisty w tą gierkę. Co ja mówiłem o tym, że lepiej gram od was? O chuj, wyjebałem się. Zjedz mnie, weź mnie do buzi weź mnie. No halo. Czemu ja kurwa tak wolno wziął do buzi? Jak ja chciałem, żeby od razu wziął. Nie wiem, może nie połyka. Brand jest taki OP, mówiłem to już czy nie? Jak ja dzisiaj chyba cały stream brandem gram z Ghostem. Chuj, zajebię mu te creepy. No report jungle, no, ale full item w 9 minucie. Nie no, nic mu to nie zmienia. No zobacz u mnie, patrz. Patrz ile teraz damage'a jest, pa. Jest one shot. Prawie. Ogień miłości. O ty k***wo jebana. Help me, bo mnie wyrucha sarna. O ty k***wo jebana. To jest mój smog. K***wo jebana. Ona tu jest. Ja pierdolę, ale wrzut na dupie. Nie gadaj, że ona się rozpędzi tam. Dole. Reaguj mocniej. Proszę, 10 minut dla ciebie. Ja mogę 1v9 zrobić tutaj, nie? Weź mnie do buzi. Do buzi! Okej.
No. Proszę. Reaguj mocniej. Loving you. Sorry, mało mi trochę. No i plus 23, elegancko. O, znowu gram z tym ziomkiem? Znowu z fanem. Kurwa, to jest Nidala pod AD. Zrobię trochę dziwny puffing, ale może odda, ok? Cisza, cisza. Ja pierdolę, jaki ten poziom jest chujowy na tym Monsterze, serio. To jest tak, jakbyś grał w Emeraldzie. No, pa. Chciałem to zrobić. Nie wiem, jakby... UFF? Nie wiem. Nie wiem. Nie mam słów. Może nie? Klasyk. To niezły I will carry. A, napisał, że po trzech itemach. A, dobra, sorry. Pojebane. Idę na bota i ziomki się wylewają, nie? Dawaj. No, skok. To znaczy, kurwa, granie pod outplay pod limity, ale ja nie mogę tak grać na tym elo, bo ci ludzie nic nie robią. Okej, okay. Jednego, nie? Kurwa, to nie są tanki. Chodź! No kurwa, rakan ty kurwa! Przepraszam, odpaliłem się trochę. Faktycznie nie powinienem, tak? O, pomógł mu! No, 3, 2, 1! Rzut! Pięknie. Nasz. O, zaczyna mi się tak tarmosić w brzuszku, zaczynam się stresować. Rozumiesz to? Zajebicie kurwa. Normalnie cię przerobię kurwa na... Przerobię cię kurwa na szynkę. Rączki do góry! Nie patrzymy! I Lewandowski! Sigma, it's me, it's right here. No on tak zrobił. Widzi, nie słyszy, coś tam bla bla bla. Serde, nie pamiętasz? Ty jesteś fanem kadry polskiej? Eko, gdzie ty jesteś? Ej, kurwa, ty na zwiady poszedłeś? Śmiecie pan na Eko. Debilu zajeb, możesz przyjść, idioto? Free times, I carry, come with me, I carry, okej? Okay? Free times! Ty wiedzieliście o tym, że free times, jak zmienicie literki, to jest free items? Tak naprawdę czas jest przedmiotem, a przedmiot czasem? O, ale faza, kurwa. Dobra, pierdolcie się wszyscy. Nashor! No rób to po prostu, rób tego Nashora, no błagam! Dobra, chase this fucking bitch. Dobra, jesteście tak słabymi k***ami, że nie potraficie w trójkę zonować jednego gościa, nie? Wszystkim w pizdę, naprawdę. Nie! Jin serio myśli, że to nie był botga? Jin serio myśli, że dobrze zagrał? A co miał zrobić? A zabić. Taki ziomek ci na końcu gry napisze, że on dobrze zagrał na bocie. Zajebiście kurwa zagrałeś. Nie, po to się pasuje. Dobrze, to wychodzę. Wyszła jak coś. Sejczęto? Cześć! Sejczęto, hej! Sejczęto! Sekwento, przepraszam, sekwento. Do kogo masz pytanie? Posłuchaj mnie, Sejczęto... kurde. No Sejczęto, jak się pomóc Przemek! Ale ona crada niego i moczem. Jak to wszystko wyglądało przez te lata, tak? Witam serdecznie. W zasadzie to może przedstawię się, że jestem Najka, może mnie kojarzycie. To odklejuska, ja pierdolę. Ona jest dziewicą tak naprawdę, nie wiem. Niepokalana
Najka na linii. Moi drodzy, tak, tak. Uspokójcie się, bo tak to ja się nie możemy Najka się w tobie uspokoić, tak nas działa. Ja wiem, że ty myślisz, że ja jestem przeciwna tobie, mimo że to jest nieprawda. Ja jako kobieta uważam, że my kobiety mamy się wzajemnie wspierać. I jest coś takiego, że ja jako kobieta młodsza od ciebie, ty masz większe doświadczenie życiowe ode mnie. To, że na przykład czasami zwrócę ci uwagę, to nie oznacza w ogóle, że jestem przeciwna tobie, bo ja jestem z tobą. Po prostu modlę się za ciebie, trzymam za ciebie kciuki. Byłam nastawiona na to, żeby ci powiedzieć, że wcale nie jesteś dziewicą, ale to już pominę, bo już mówiłaś miło. I chciałam na prostu, masz uwagę, tak? Ojejku, to nie wiem, można było nie jaśnić. A jesteś dziewicą? Jestem dziewicą, przyznaję się do tego, tak, jestem dziewicą. Żyję z chłopakiem też w dziewictwie, znaczy no matko, to znaczy co ja gadam? A z drugiej strony mam pytanie, jak stracisz to dziewictwo, to pokażesz jakiś filmik, czy... Co jest, kurwa? Nie, no bo skoro mówisz o tym, że jesteś dziewicą i na tym budujesz swój content, to rozumiem, że jak stracisz to dziewictwo, to też będziesz na tym budowała swój content. Boga jako zdrada partnera, no mimo, że się z nim nie jest. No tak to właśnie u nas, dobrze. U katolików wygląda. Bo przez te zjeby w tle po prostu nie mogę się skupić. Dole. Czy mogłybyśmy, bo tak, jutro jest Boże Ciało, czy mogłybyśmy w wyniku tego w niedzielę pójść na wieczorną mszę do kościoła razem? Czy ale widzę, że nie. To, że ja na co dzień w Rybniku, no laska, no trochę powagi. Proszę? A to ty uważasz, że mówienie o mszy święte jest niepoważne? Matko, nie wchodziłem, nie. Widzę, że ty już tak mydlisz. Bogiem Najka. Pozdrawiamy serdecznie. Ja nigdy nie przestałam? Nie, tylko że mam jedna rzecz, że jak Dodę lubię i szanuję, tak Doda sobie opowiadała, o, że, Dodę, że kobiety nie powinny w miejscach publicznych karmić swoich dzieci, uważam, że powinny. To taki... Nie, oczywiście, że nie powinny. Chyba, że ja jestem dzieckiem. Co to jest? Mikropłatności są coraz droższe, jedzenie nie jest droższe, mieszkania nie są droższe, inflacja istnieje. I Rybson napisał Boże, dupcie w licencji dla Riotu. Nie wiem, ale w ogóle jakie oni mają wszyscy LTK-i. Kogo to koniec końców obchodzi? Ile kosztuje to coś. Możesz powiedzieć, że coś jest drogie, że coś jest za drogie i tak dalej, ale to jest rynek. To nie jest tak, że potrzebujesz tego skina, żeby zagrać. Nie chcesz, to nie kupujesz, chcesz, to kupujesz i koniec tematu. Ta dyskusja nawet nie jest poważna. Gdyby to był game changer, że na przykład, nie wiem, dzięki tej kapsule za 50 tysięcy złotych zagrasz lepiej. Ta gra jest free to play. Możesz być tak samo dobry, bez żadnych skinów, jak gościu, który ma 1000 skinów, ba nawet możesz być lepszy, bo może będziesz miał większą motywację. League of Legends to jest taka piłka nożna. Po prostu esencja sportu, że możesz mieć chłopę korki, chłopą piłkę, chłopą trawę, a i tak możesz osiągnąć wszystko. Jeżeli będziesz miał trochę szczęścia, będziesz miał talent i ciężką pracę. Kogo to obchodzi? Dobra, mnie to totalnie nie obchodzi, więc idę sobie zrobić cardio.